Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina, z tej strony Shiro, oczywiście, standardowo. Moi drodzy, ogólnie, na pewno nie stosuje się do komentarzy waszych sprzed trzech odcinków, dwóch odcinków, bo to jest odcinek, czekajcie, 15, 16, 17 chyba, do odcinka 18. Ja sobie to nagrywam teraz na zapas, bo mam taki w sumie dobry dzień na Fear and Hunger. I po prostu, wiecie, ja sobie tutaj herbatkę jeszcze teraz zrobiłem. To już jest w sumie... O, jeszcze przyjmę mikrofon sorki. Trzeci odcinek, który nagrywam z wyprzedzeniem. Będzie ich na pewno cztery. Chcę sobie delikatnie potem odpocząć w weekend od tego wszystkiego, bo no ostatnimi czasy dosyć mało czasu mam na... no obowiązki, które jednak jakby nie patrzeć, jakieś tam mam. Nie jestem już taki młody niestety i no muszę się mieścić w niektórych rzeczach. Dodatkowo chciałem troszeczkę psychicznie też sobie odsapnąć, bo no, ostatnio właśnie wróciłem z wyjazdu. Teraz znów właśnie mam weekend, kolejny wyjazd, ale już taki lżejszy. Mam nadzieję, że tylko na kilka godzin. I po prostu te odcinki będą do wtorku. Ja to nagrywam we wtorek, czyli tydzień przed. Ale no wiadomo, jeszcze muszę coś zrobić, jakieś uzupełnienie. W ogóle Isaac ma w sumie bardzo słabe oświetlenia, więc jeżeli będę nagrał Isaaca, to Isaac będzie tylko i wyłącznie jako dopełniacz, ewentualnie zastępstwo. Wiadomo, czasem bywa tak, że nie mam czasu nagrać odcinka czy coś, no to ten Isaac po prostu sobie wskoczy. A tak to Isaaca na razie przerywamy i wracamy oczywiście do Graveyard Keepera, tak? Chyba tak. Dobra, i moi drodzy, co ostatnio sobie tam robiliśmy? Testowaliśmy sobie naszego kapłana, który dosyć ciężki jest. Dosyć ciężki jest, więc z pewnością będziemy próbowali go ominąć, ewentualnie zastrzelić tym naszym super shotgunem. W ogóle dźwięk się popierdolił. Więc tak, a teraz mamy kolejnego stworka, który zleciał z góry i... prawdę mówiąc, nie wiem, czym on nawet jest. Dlatego sprawdźmy sobie, jakie on ma tutaj rzeczorki. Ma zszyty... Siu job. On się tak nazywa. To się nazywa szylec. I on, z tego co widzę, ma trzy głowy i jeden korpus. Pytałem, że można by było walić trzecią głowę, bo waląc trzecią głowę, wtedy odetniemy mu, jakby nie patrzeć, cały ten pierdolnik. Nie gardy, Boże. Weak. Finger. I daje poisiona. Thunderbite. 20. Dobra, Dark Marinka walni tu. Ty wal już w ciałko. Wystarczy mu rozwalić trzy głowy, okej. Dobrze wiedzieć. Nie miała nic wartościowego, a możemy mu łebek odciąć, bo raczej nekromancji nie użyjemy sobie na nim. Tak, jest tu corrupted. Too corrupted. Aha, czyli kreatura nie ma określonej głowy. Na to wychodzi w sumie. Wyraźnej głowy, którą można było odciąć. Dobra, ja to zaraz cofnę, no bo testowaliśmy. Teraz spróbuję skupić się całkowicie na forsie. Być może to jest lepszy sposób, żeby go ululać. Chyba nie. Chyba na pewno. Czyli po prostu celujemy w głowę. Celujemy w głowę. Finger top. No i świetnie. No właśnie, i w ten sposób możemy je pokonywać. Okej, ale to tak, to są właśnie moby, których chyba nie warto zabijać. Ewentualnie może warto je zabić za pomocą pistoletu. Ale jakby nie patrzeć, troszeczkę amunicji mamy. Trochę amunicji mamy, więc... No cóż. Zamienił stryjek, siekierkę na Lugar pistol. O, i to jest coś. Raz, dwa, trzy, cztery. No chyba cię w domu napierdalają. Shit, here we go again. Czyli broń... Trzeba mu po prostu rozwalić te łby. Dobra. As you wish.
Kurwa mać, czemu ty zapamiętałeś gard? I już byśmy mieli po kłopocie. Ja Stinger 12. Tenderbite 26, świetnie. No mogę go zabić, wyszło więc samo. Nie no, ja nie mogę w ten sposób. Ja muszę być perfekcyjny. Teraz się zgarduj, Levi. Zgarduj się, kurwa. Nie wiem na co, ale się zgarduj. Again. Oj, wiecie, to było takie, to było głupie, naprawdę. Jak tak to gra zapamiętuje, nie zapamiętuje nic. A tutaj zapamiętało, że kurwa miałem garda kiedyś tam włączonego. No to jest bez sensu. Środkowe. Po prawej. Trzy osoby potrafią zabić. O. Dobra. Trzy osoby potrafią zabić tak naprawdę tą kreaturkę. Dobra. U, tego jest tu sporo. Czy jest coś tam? Jest coś tam. Department Store. Czyli udręki odbijają się echem od wysokości budynku. Dobra, dajmy tobie White Vial. Bo to ci się przyda. Przyjacielu. I powiem wam, że te krzyki dosyć są intrygujące. Kurwa, boję się trochę. Trochę się boję. Trochę cykam. Rękawice. Willings. Co to znaczy Willings? Willings. Zasłony. O. Kolejne słowo, którego nie znałem. W ogóle jest dużo słów, których nie znam. Ale wiecie, no właśnie przy takich grach się dużo człowiek uczy. Zapewne oferują przynajmniej odrobinę normalności, jaka kiedyś była. Niestety, słuchając co tu się dzieje, to raczej tej normalności już nie ma zbytnio tutaj. No i dodatkowo tutaj zbytnio też nie ma co klikać. Nie ma co klikać. Chyba, że tu. Też nie. Też nie. Oh no. Serio, tu nic nie ma. Ipa. W rękawicach nic nie było. To wchodzimy na górę. W ogóle Department Store. Dom handlowy. Dobrze wiedzieć. Jezu. Obrzynany ze skóry. Obdzierany, nie obrzezany. Obrzezany też nie. To słowo. W ogóle to jest pierwszy dzień. Oho. Chainmail dress. Szybę. Chainmail dress. To jest taka. Ni to suknia, ni to huk wie co. Jak kolczuga, o. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chainmail dress. No i to jest fajne. To jest fajne. No. Dancing Gambenson. Mi się wydaje, iż jest... nie wiem, czy pamiętacie, jak na przykład szermierze mają takie stroje. To jest właśnie chyba tego pokroju strój. Po prostu już chyba o tym kiedyś mówiłem. Dobra, wchodzimy tu. Delikatny wiatr cicho wyje w ruinach miasta. Tylko, no właśnie, ale... bo w tym domu handlowym tutaj... do mnie coś nie pasi. Kto tak mordę piłuje? Kto? No kto się pytam? Kto piłuje mordę? To jest nielogiczne. Słyszycie to? Tu przejścia nie ma. W ogóle po co tutaj to jest zrobione? Też nie wiem. Nie wiem. I don't know. Oki, kolejny. Dr. Kefir Strix and Magic. Zakorzone powietrze wypełnia zapach starych przypraw i kadzideł. Werb, świetnie. Take it. O!
Nie mogę, tu jest doktor Kefer. Ej, trzymaj sobie brudne łapy z dala od moich roślin. Dobrze, przepraszam. Już nie będę, nie wiedziałem, że tu jesteś. O, tutaj jesteś. A, jesteś śmieszny. Jak się nazywasz? Czy jak masz na imię? Dark Marina. Pierdol się, Dark Marina. Dobre. Teraz, gdy wstęp się skończył, czego chcesz, przybyszu? Masz 99 szylingów. Co chcesz kupić? Tornet Ring, Malfink Amulet, Beetlestone do 40, Soul Devil Knuckle, Ardent Heart, Pipe, Tobacco, trochę Soul Stone, Wilt Dagger. Co to jest Wilt Dagger? Never mind. No więc skończyliśmy. Dzięki. Dziękuję bardzo za nic. Jak za nic? Jak za nic? Po pierwsze, to nie wiem, czy ja cię nie obraziłem. Chociaż też się pierdol. Tak jakbyś nie wiedział, że możesz się pierdolić, ale co ja zrobię? Nie chcę jeszcze raz. Nie chcę jeszcze raz. Żałuję trochę, że wziąłem od niego tego erba. Może chciałem wziąć tego erba. Ja chcę zobaczyć, czy on będzie miał coś do powiedzenia dalej. Próbujmy to wykiwać. No, chodź. Kurde, faja rabarbaja. Tak nie miało być. Nie, kurwa! Shit. Wiem, że mnie kochacie. Wiem, że mnie kochacie, kurde, nie mówcie, że nie. Nie kochali, to byście nie oglądali tego gówna. Ej, no jestem szczery, wybaczcie mi. Jestem szczery. O, poszło sobie? Nie poszło sobie. I tu dwa. O, jeszcze pokutnik idzie. No świetnie, kurwa, no cały team. Nie ma szans ich wyminąć z tej strony. Dobra, no to zostaje nam tak naprawdę tylko ich rozpierdolenie. Tyk. Wow. Jaki overkill. No. Pięknie. Pierdalej. Noż ty kurwa mendo jedna. Czemu ty masz taki... taką inicjatywę, czemu ty taką masz? No. Czemu? Jeszcze zmisował. Jezu, co za kurwa tłuk. Boże! Thunderbite. Dobra, i tak się wrócę. Spokojnie. Tylko chcę zobaczyć, czy mi się zmieni okno dialogowe z tym typem. Mamy tą save'a, więc luz. Ja chcę tylko kurwa mać. Nie to. Tu. Nawet nie idę po ten chainmail. Idę automatycznie do tego typa. On był tu. Dzień dobry. Kefer, nie Ketel, kurde. A, to samo. No, no to się pierdol. To się pierdol. No ale wiecie, sprawdziłem. Wiecie, że okna innego dialogowego nie ma, przynajmniej tutaj i tyle. Czy możemy cię okraść? Czy cię nie możemy okraść? Pewnie nie. A ty to masz. Shillingi. Teraz będę miał 103? Czy nie? No entry, staff only, czyli tylko obsługa. Atmosfera wydała się... czy nagle stała się taka dosyć ciężka? Dobra. Kreda. Książki. Półki są pełne okultowych przedmiotów. Wiele z nich wygląda... Out, co to znaczy? I dla ciebie jednak jak oszustwo. O. Zobaczymy, co on tu
sobie ukrywa. The vendor reserve. File. No go ukradniemy. Zaraz się okaże, że to jakiś boss będzie. Będę płakał. Będę płakał jak nic. O? Bossa nie ma. Dwa shillingi kolejne. No dobra. Epi Mask. I stary radioodbiornik. Włączmy go. Chyba nie działa. Jest tu jakaś tajemnicza lampa na stole. Nie mówcie, nie mówcie. Pociera, investigate. Lampa pisze delikatne, ozdobne litery. Nie możesz rozpoznać języka, ale przypomina ci to wschodnie sanktuaria. No pewnie. Otrzyjmy. Potarłeś dosyć mocno lampę. Jest teraz... Błyszczy. O, wydaje się na to, że coś jest w środku lampy. Pozwól być tam sobie. Niech będzie. Potrząsaj lampą. O, za chwilę z lampy wytarł się Soulstone. No i kurwa, jest dżin! Jest dżin! Zły dżin! Nie! Dzień dobry. Nie poszedłeś w dół schodów, prawda? Są tam rzeczy, które najlepiej, żeby były zapomniane. Dotykanie ich... Dropping, to znaczy? Dotykanie i obmacowanie tych rzeczy... których nie rozumiesz, nigdy nie kończy się dobrze. Teraz to twój problem, bym powiedział. Teraz to twój problem. Chyba nie dokonałeś tam żadnej kradzieży, prawda? Nie? Nie, no gdzie? Ja? Coś ty. Chyba wchodzimy na górę. Korci, dobra, walnijmy się z nim. The Poe Manifest. Poe manifestuje się z niczego. Ty masz dziwną lampę, to jest Poe. Czym jest Poe? Poe to jest nazwa własna? Tak, to jest nazwa własna. Wiecie co, ja bym z nim porozmawiał. Czyli możemy z tobą pogadać. To mi się garduje. Próbujesz rozmawiać z tą osobą. I mean no harm. Nie skrzywdzę cię. Czym jesteś? Oraz jeśli jesteś dżinem, czy możesz... Czy mogę sobie czegokolwiek życzyć? Odebrać to jako nie. Ej, ale nie zaatakowało nas. Czym jesteś? Paul jęczy, cokolwiek to znaczy. Kaspow gnij. O kurde, dobra. Kurwa, naprawdę? Dziwne. Wiem, z czego będzie short. O kurwa, nie, to było genialne. Uf, to co chce, to było śmieszne. Idziemy jeszcze raz? Oczywiście, że łamiemy reguły. Nie chcę investigate. Ale stracimy trudny przedmiot. Kurde, szkoda. Trzy zapałki, glass vial. No lipa, mogłem zapisać najpierw. Pięć shillingów, of fragment, kurde. Też niedobrze zrobiłem. Ja bardzo często mam tak właśnie, że nie zapisuję tej gry i potem płaczę. Nie? Bardzo często. Bardzo, bardzo często. Blue herb, blue vial, open it, head.
No szkurwa jego w dupę mać, nie. Ja mam wygrać. Nawet Lucky Coina poświęcę, ale muszę coś ze skrzynki mieć. A nie tak, że nic nie będę miał. Co to jest kurwa za wybiórcze coś? Ja chcę coś mieć z tej skrzyni. Tym razem Red Herb. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Shillingi. Blue Vial. Kolejne shillingi. Nie było Lucky Coina tym razem. Oh no. Red Vial. Kolejna kreda. Beetlestone. Kurwa, szkoda. Swego typu alchemiczny piec. Coś tu zostało spalone ostatnio. To przypomina stare, egzotyczne przyprawy. Co, jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Dobra. Nie wiem, co kliknąłem. Jeszcze raz. Potrzebny. To już widzieliśmy. Ja to nie wyleciał, co jest? O, teraz wyleciał. Chodź tu. Chcę z tobą porozmawiać jeszcze raz. Dobra, zaatakujmy tego pałę w ogóle. Jeżeli jesteś dżinem, no to już chyba mieliśmy. Nie skrzywdzę cię. Nie skrzywdę cię. Pałę wzrusza ramionami. Wygląda na to, że oznacza to twoją krzywdę, niezależnie od twoich intencji. Zero? What? Mam jakieś skille? Niestety nie. Zero. Miss. Grasp of V. Dobra. Ale my nic mu nie robimy. Nic a nic mu nie robimy. To jest niepokojące. Się. Kurwa, nie chciałem. Dobra. Again. Zróbmy to jeszcze raz na szybko. Tym razem go nie wypuśćmy. Dobra. Oczywiście wpakamy w zasady. Glass Vial. Szczerze powiedziawszy, to też chciałem inne przedmioty. Nie to, żeby coś. To wcześniej był Lucky Coin, którego teraz już niestety chyba nie ma. Green Herb za to. Na shillingi. Kurde, ale to mnie bardzo zawiodło, wiecie? Lighter, zapalniczka. Mamy chyba jedną. O, Lucky Coin, dobra. Jeszcze raz. Już. Run. Pik. Nie walczymy z nim. Dobra. Milusia. No, czekasz na cud? Więc czekaj. Czego chcesz, Baku? Thornet Ring. To mnie bardzo interesuje i Hardnet. Hardened Heart, utwardzone serce. Dobra, to jest za 99. Jak mam 0? Jak mam 0, przepraszam bardzo? Mam 0 shillingów. I mogę coś kupić, ciekawe. Dobra. Utwardzone serce, co to daje? Skrystalizowane i utwardzone serce.
które chciałoby pokazać i podzielić się bólem oraz suffering, co to znaczyło cierpieniem? Tak. Teraz daję wgląd w tą samą determinację, co poprzedni właściciel miał do czynienia z nowym panem. Ki, nie wiem co to daje. Z Beetlestone możemy zrezygnować na Ring of Reds. Tak, tak. Dobra, tylko ile ja mam tych naszych shillingów? Shillingów. Powinien mieć więcej tego. Tu nie mam. Weapon armor body bag. Goat hoof? Co to kurde mam? Gdzie są shillingi? Chyba shillingów nie widzę. Pep pills. Daje speeda. Też dobrze wiedzieć. Jedna zapalniczka. Nie wiem ile mam tego. Naprawdę nie wiem. Ale kupiłbym jeszcze Thornet Ring. Jestem ciekaw co to daje. Tak samo ten Wild Daga. Wild, nie Wild. Nie ma znaczącą ilość shillingów. Aha, czyli po prostu wiecie co, te shillingi, które mieliśmy nadprogramowane, znikają. Świetnie. To jest słabe akurat. Nie no, chcę go. Nie da się, szkoda. Szkoda! Idziemy dalej. Dlaczego się cofnę jeszcze? Love fragment. Krótko w ogóle my idziemy? To jest dobre pytanie. Przejście zostało zadeskowane. To nie jest wyjście do kanałów? Nie. To nie są kanały. No oczywiście zapiszmy sobie tą grę tutaj. Ja się napiję przy okazji herbatki. To mi zaraz stygnie. Jednak 4 godziny gadania to wiecie, no to jest sporo. No jak na moje gardło to jest sporo. Wygląda się, że ja się troszeczkę podziębiłem w ogóle w sobotę i w niedzielę, więc no dla mnie to jest... Dla mnie to jest dużo. Dobra, smoki. Użyte. Dirty toilet paper. Świetnie, kurwa, tego potrzebowałem. Stare racje. Teraz są puste. White vial, okej. Czyli tutaj był tylko stary papier toaletowy. No. Zarąbiście. Są tutaj skrzynki pocztowe dla mieszkańców budynku. Rozumiem, że tu będzie starsza pani, która musi fiknąć. Krew. Nie ma cały czas elektryczności. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak tą elektryczność wiedziałem. Policjant, kurwa, kto to jest? Kim ty, kurwa, jesteś? Wiedziałem. Valgo Half Coconut. Co to jest Half Coconut? Pół kokon. Marina Valgo Kukuna. A to nie powiem jak wygląda, o to. To nie jest prawe ramię. To jest... Kolejny Half Coconut. Miss. Meatmalt. O, ale dostałem w łeb. O Jezu, ale mi zabolało. Do niego Half Coconut stracił jego balans. O, zwalimy go po łbie. Tak. Bo Marina dostała po głowie. Meat Mullet. Aha. Jeżeli to jest dobry przedmiot, to jestem nawet skłonny zostawić to. Meat Mullet. No lepszy. Nie jakiś super
Mocny, ale lepszy. No dobra, to tapnę. Niech będzie, że troszeczkę będę trudniej. Temu Hery potrzeba. Niemy. W ogóle półkokoniasto, on się tak nazywa. Bardzo śmiesznie. Spróbujmy najpierw sforsować te drzwi. Może teraz się uda. Siedem. Nope. Drzwi są dla ciebie za silne. Kurde, powiem wam, że trochę lipa. Bo potrzebujemy dwóch kluczy. Małych kluczy. Nie byłoby głupim pomysłem... A bąsa, okej. Okay. Nie byłoby głupim pomysłem w końcu... Być może nauczyć się lockpicking. Może nie byłoby też głupim pomysłem się przespać? Okej. Wieża. Idź do wieży. Udaj się do wieży. Ten pod tą pod blaną. Bladym cieniem Boga Księżyca. Jak mogę ci pomóc? To Hexend. Ja w ogóle mam szansę do lockpicka się dostać. Agility. Rot to nie. Flash Puppet Terry też nie. Zapewne nie mam szans. Black Smog. Harting. Romance. Mind Reader. Golden Gates. Do Golden Gates byśmy mogli, moglibyśmy się jakoś dostać, ale... Gdzie jest lockpick? Gdzie jest kurwa lockpick? Czego się mogę nauczyć? Tak, hej! Wrench Toss. Tego się nie mogę nauczyć, no właśnie nie. La Danse Macabre. Slow Metabolism, wow. Engrave. Blood Sacrifice. Masturbacja. Kurwa, co? Order Church, Bury the Trauma. Ej, no poszukam tego. Ten slider. Zobaczcie sobie od razu jakie to śmieszne. Trapcraft, Markship, Weaponcraft. Mówiliście mi o tym, żeby zainwestować w ten Weaponcraft. No, to może nie być głupie. Jest tutaj lockpick. Teorii dałoby radę tutaj to zrobić, chyba. Zaznaczę Persuade. Namowa. No dobra. I lockpick się nauczmy. Mind Read, czy Golden, no jeszcze Golden Gates, i tak się nie nauczymy. A gdzie jest Loving Whispers? Tutaj. Loving Whispers tu, Loving Whispers tu. Właśnie, tu musimy się dostać najpierw. Najpierw. No to co, Mind Read? A jak to tu jest? Escape Plan. Diplomacy. French Toes. Nie powiem, bo to masturbacja mnie bardzo mnie interesuje. Nie powiem, że nie. I zaawansowany botanizm. Harting albo Blood Golem. O, może to byśmy się... Ej, w sumie właśnie, ej, to nie jest głupie, bo Blood Golem połączony z tym ringiem, który w tej chwili mamy, może nie być naprawdę głupim planem. Dobra, ja się nauczę Blood Golema. Widzisz, że Dark Marina. Levi raczej tam nie będzie długo siedział. Dobra, no zapiszę tak, wiecie, na wyraz spontanicznie. Zostało 8 dusz. I tak już nie ma 14, wspaniale, aha.
No i jest to pierwszy dzień festiwalu dla ciebie. Moglibyśmy mieć... Co? A, czy rzeczywiście moglibyśmy mieć w rękach taki, który ma... Takiego, który ma taki potencjał. O. Idź do wieży. Pozwól krwi spłynąć. 14 zredukowanych do jednego. Wtedy bramy się otworzą. Port of the Rare. Sądów Rara. Dobra. Leave. Idziemy. Czy teraz będzie noc? Nie wiem, czy nie. Nie wiem właśnie, czy tak nie będzie. Dobra, lockpick. Oczywiście, że tak. No już nie potrzebujemy w takim razie małych kluczy. Beetlestone kolejny. Świetnie, kurwa. Dobra, znajdujesz recepty XV wieku. Wow. Ja coś mogę teraz markować. Mogę robić blood... Nie blood pie. Meat pie. Tak. Mogę robić meat pie i mogłem, kurwa, więcej sobie tych soul shardów porobić. No okej. Okay. Czasami tak bywa. To jest vegetable pie. No dobra, ej, nie jest źle. Trochę poznaliśmy. Troszkę. Tu jeszcze Blue Earp jest, świetnie. Zobaczymy, czy tu już jest noc. Użyjmy lockpicka. Czym ty, kurwa, jesteś? Co jest nie tak z muszkiem? No właśnie nie wiem. Nie wiem, co to jest. No użyjmy lightera. Czyjeś reszki? O, rotten meat, świetnie. No jakieś randomowe dokumenty wypełniają stół. W większości części dokumentów są to po prostu nieczytelne bełkoty. Tylko jedyną ustawą we wszystkich gazetach jest odwrócona litera R. Cokolwiek to znaczy. Czyli, że jedyne co je łączy. Think interested. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jest noc. Ja jestem bardzo ciekawy pod tym względem, czy tu już naprawdę jest noc. Tak. Jest nocka. Kurwa, wiedziałem, wiecie? Wiedziałem. Nic nie mogę i tak kupić. Kurde. No nie no, jest popierdolony. Death Mask. Szans nie ma z nim żadnych praktycznie, ale okej. Okay. Death Gurgle. Splash. 2x18. Marina straciła już rękę. Oh shit. Krwawi. Za 912 i ja mu jeszcze tej ręki nie ujebałem. Ja pierdzielę. Ale to jest bydle. Nadal nic. No to Marince. A ja nie zapisałem gry. Teraz ja się pośmieję jako... Ale jestem kurwa idiotą. Naprawdę. Wiecie co? Ale... Dobra, ja użyłem co prawda. Ale bym się cofnął do jeszcze poprzedniego save'a. Wiecie dlaczego? Bo miałem tych kamyczków jeszcze trochę do rozdania. Kurwa, nie chciałem to. Lip. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Surówkę chcieliście, to macie surówkę. Continue. Czasem ta gra ma takie dosyć długie, wiecie, wstawki. Dobra. Smoki.
Ryszylingi. Jeszcze nie. Tylko tak, no straciłem cholercia fajne rzeczy. Tyle o ile. Dobra, rest of beat. Tyle, że już nie muszę tego tłumaczyć. Jak to wygląda? Zostało ich, no, sporo jeszcze. The tower, head to the tower. Dobra, the Hexen. Już wiemy, że idziemy na pewno w tą stronę. To był Pursued. Był lockpick. Kurwa, zgubiłem lockpick, naprawdę. Jezu. Tu był lockpick. Pursued, lockpick. Pożarcie jest tutaj. To jest weaponcraft. W teorii, jakbym się skupił, to bym mógł zrobić weaponcraft. Ale tak jak mówiliście, trzeba byłoby zabić tam tego pajaca jednego. Engrave. Co mi daje okultyzm zaawansowany? Właśnie, kurwa, nie wiem. Masturbację chcę zobaczyć. Blood sacrifice i masturbation. Nie wiem, co to jest, ale z chęcią to zobaczę. Z chęcią to zobaczę. Arch Blood Golem. To też będę chciał na pewno zobaczyć. Blood Dark Marine. Kto sens może teoretycznie nadużywać? Black Smoke. Black Orba nie mogę. Tutaj tego też nie mogę. Korzenie, agility, escape plan. French toast, to mi jest chyba niepotrzebne. La dance macabre, też nie wiem, co to jest. Zawantowany botanizm, ej dobra, weźmy sobie to. Nie wiem, co daje. Nie mam pojęcia. Dobra. Czy mogę użyć masturbacji? Wiem, jestem pojebany. Jaki w ogóle opis zarąbisty? Akt do takiego własnej miłości zwiększa twoją afirmację z Sylwian, kiedy dokonujesz tego na rytualnym kręgu. Ten akt jest bardzo popularny pomiędzy księdzami Watykanu, kiedy jest zmieszany, kiedy jest połączony z Blood Sacrifice i z tym. Poświęć swoją krew dla Grogorota, Boga Destrukcji. Poświęcenie krwi zwiększy swoją afirmację z tym właśnie Bogiem, przepraszam. Czyli możemy to poświęcać ogólnie raz na dzień. Szczerze powiedziawszy, to nie jest jakoś super mocne. To może to jest do nas po prostu uczy tych różnych rzeczy. Przekonaj swojego oponenta dzięki swojemu intelektowi i wit, nie wiem, co to znaczy wit. Wit, co to znaczy wit? Aha, humorowi. Jest bardzo efektowne pomiędzy wrogami. Pomiędzy wrogiem a wrogiem. To my możemy ich, że tak powiem, przekonać do tego, żeby oni się zatkowali chyba razem, sami. No to powiem wam, że w sumie masturbacja lipa. Reveal position of the other. Aha. Czyli po prostu innych zawodników mamy. Dobra. Czyli tak, osobiście to ja nie chcę już tej masturbacji. Byłem ciekawy, co jest ta masturbacja, ale już jej nie chcę. I moi drodzy, ja już widzę, że mam 45 minut na odcinku prawie. Nie chciałem z tobą gadać. Użyjmy sobie jeszcze raz Hexena. I to było tak.
Kryplon? Nie. A, to już mieliśmy... Kurwa, to nie ten save. To nie ten save. Boże, dobra. Moi drodzy, zobaczymy sobie w następnym odcinku dokładnie, co weźmiemy. Ja już sobie tu poczytam, popatrzę, posegreguję i dopiero się do was odezwę. A tymczasem dzięki wielkim, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, Grałdasz Shiro. I oczywiście widzimy w następnym odcinku. Firenhager 2, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej!